pan Zelnik dostał od nas zadanie. Tak, musiał wytypować reżyserów i aktorów, którzy zdaniem nowego reżimu powiedzieli już swoje i mogą odejść. Tak, żeby już nie bruździli w odbudowie Polski, która jest w ruinie. Otóż Jerzy podrapał się w głowę faraona i co zrobił? Zadzwonił. Halo Jerzy. Jurek? Halo? Janusz, kancelaria. No jestem w pociągu, troszkę jeszcze hałasu i szumu, ale da się gadać, tak. Tak, i panie Jerzy, czy wpadł pan na jakiś pomysł, kogo byśmy mogli z artystów na tą wcześniejszą emeryturę wysłać? Kogoś znaleźć, ale co, jakiego właśnie? No tak jak mówiłem, antysystemowego. W sensie, że takiego, który na prezydenta Dudę, jeszcze nie był prezydentem, no się by źle wyrażał o nim. Kto taki mógłby trafić na naszą czarną listę? A, ci. Rozumiem. Przykład, nie wiem, czy Olek Łukaszewicz, nie? A kto to taki jest? Łukaszewicz, prezes ZAT-u. I co, on coś tam Dudę coś opowiadał? Na przykład. Ja nie wiem, on jest w wieku, co prawda już... Tak? On już pobiera, przepraszam, bo on ma 69. Nie, to ktoś inny musi... Ja nie wiem, czy na przykład... zaraz, jak on się nazywa, Jezus Maria, Artur Barciś. Artur Barciś. Tak, on chyba już tak się zbliża powoli do emerytury. No, chyba powoli się zbliża i chyba coś tam mówił nam. Nie miał takiej wypowiedzi anty raczej, bardziej był za prezydentem Komorowskim. Tak? No, to zdecydowanie na czarną listę. To na przykład Artur Barciś. Może być, tam dobrze. Jeszcze to muszę pomyśleć. Bo pan się zastanowi, my zaczniemy od Barcisia. Fajnie, dobrze. No. Dziękuję bardzo. No, z Bogiem, kłaniam się, dziękuję serdecznie. Z Bogiem, z Bogiem, z Bogiem. Ja jeszcze tutaj wytypuję paru do strzelenia.